Witamy Cię, nasz kochany Boże, witamy Cię, Panie, dzisiaj w drugiej części drugiego rozdziału listu do Jakuba. Dziękujemy Ci, Panie, za kolejny dzień, za tą łaskę życia, Panie, za to, że możemy iść za Tobą, że możemy Cię szukać, Panie, że Ty nam się objawiasz za wszystko, co dla nas robisz, Panie, że dajesz nam odpowiedzi przez siostry, przez braci, Panie, że Ty tak nas postanowiłeś, Panie, zebrać w Twoje ciało i że my możemy z tego korzystać, Panie, już teraz, że mimo odległości możemy być wspólnie, Panie, siedzieć razem, czekać, aż będziesz się przechadzał między nami, Panie, bo my wiemy, że tam, gdzie dwóch albo trzech się gromadzi, Panie, w Twoim imieniu, to Ty jesteś między nami. Dlatego my wiemy, Panie, że Ty tutaj jesteś, że Ty nas słuchasz i dla Ciebie to też, Panie, robimy, żeby oddać Ci cześć, pokazać Ci, Panie, jak nam na Tobie zależy, jaką wartością jest dla nas Twoje słowo, Twoja prawda, wszystko, co dla nas zamierzyłeś. Niech Ci będzie cześć i chwała. Amen. Także, kochani, dzisiaj czytam ten drugi rozdział od 14 wersetu. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab. Czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Amen. Także, kochani, te słowa są na pewno dla większości wierzącego świata chrześcijańskiego bardzo kontrowersyjne, a szczególnie ich zrozumienie, wiecie, już na pewno to, jak poważnie je trzeba sobie wziąć do serca, bo taka jest prawda, tak jak tutaj jest napisane. Wiara bez uczynków jest martwa. Uczynki są jedynym dowodem wiary. Jeżeli nie ma uczynków, to co to za wiara? W jaki sposób można, nie wiem, udowodnić tą wiarę? W jaki sposób można mieć pewność tego, że w ogóle się uwierzyło, że idzie się za Jezusem Chrystusem? Bóg jest Bogiem żywych, jest żywym Bogiem i On prowadzi nas do przemiany. A ta przemiana prowadzi nas do tego, że my się upodabniamy do Jezusa Chrystusa. A jak mamy żyć, to Jezus Chrystus nam doskonale pokazał. I Jego życie było jednym wielkim owocem. On wykorzystywał każdą chwilę po to, żeby wydawać owoce swojego życia, tego czasu, który spędzał na ziemi z ludźmi. Dlatego bez tego tematu naprawdę nie da się pójść dalej bez świadomości tego. I z drugiej strony trzeba mieć też świadomość tego, żeby nie wpaść w tą religijność taką, że ja muszę moimi uczynkami coś udowodnić. Właśnie wiecie, to jest, mnie się wydaje, że dla nas to jest dość proste do zrozumienia. Jakoś, nie wiem, Bóg nam to objawił, dał nam tą łaskę i my rozumiemy to, że zbawienie jest z łaski, w żaden sposób jakby nie koliduje z tym, że ja po przyjęciu tego zbawienia jakby no przez działanie Ducha Świętego staje się człowiekiem dążącym do wydawania owoców. I dopiero te owoce, te uczynki są
dowodem tego, że moja wiara jest żywa. Że to nie ma nic wspólnego z łaską zbawienia, ale ma bardzo dużo wspólnego z tą chęcią podążania za Jezusem Chrystusem. I na ten temat jest, ja uważam, że jest ogromne niezrozumienie tego tematu. I dlatego ludzie albo tak religię wpadają w uczynkowość i musisz zrobić to, tamto, żeby sobie zasłużyć w jakiś sposób, albo żeby się Bogu przypodobać. A nawet jak ci Bóg, nawet jak wierzysz w tą łaskę, no to i tak, no ja muszę się Bogu jakoś przypodobać, żeby on na mnie nie zaczął krzywo patrzeć albo coś. To jest w ogóle, uważam, bardzo błędne myślenie, bo jak dziecko może się przypodobać swojemu rodzicowi, czy jego zachowanie, to ja oczywiście, wiecie, trochę generalizuję, tak, ale czy zachowanie moich dzieci zmienia fakt tego, że są moimi dziećmi, że z racji tego, że są moimi dziećmi, są dla mnie najważniejsi na świecie, że ich kocham ponad życie, że chcę dla nich jak najlepiej, że no jakby są moim priorytetem w życiu, tak? Bo mam ich, jakby to oni są takim, no wiecie, no jakby oni, od kiedy są na świecie, oni jakby przejęli priorytet mojego życia, tak? Tak, moje życie już przestało być moim życiem, ale jakby stało się życiem dla nich i ja to osobiście tak widzę i odbieram. I nic nie zmieni tego faktu, że oni są moimi dziećmi. Tak samo nic nie zmieni tego faktu, że my jesteśmy Bożymi dziećmi. Wystarczy sobie opowieść o synu marnotrawnym przeczytać. Nic nie zmieniło faktu, że ten syn marnotrawny był synem swojego ojca, że ten ojciec go kochał, że ten ojciec chciał, żeby on był, że ten ojciec, gdy tylko ten syn wrócił, wybiegł mu na spotkanie, że z powrotem go przyjął do domu, do serca, w którym go cały czas miał, ale że ta relacja mogła być z powrotem zupełnie w pełni odbudowana, tak? I te czyny tego syna tutaj niczego nie zmieniły i tak samo nasze czyny jakby nie zmieniają Bożego nastawienia. My Boga zasmucamy, Bóg nas musi prowadzić pewnymi drogami po to, żebyśmy pewne rzeczy zrozumieli, ale On zawsze będzie naszym Ojcem, On zawsze będzie naszym Stwórcą, On zawsze będzie ubolewał nad naszymi błędnymi decyzjami. On ubolewa nad każdym jednym człowiekiem, który w zatwardziałości swojego serca sam siebie skazuje na potępienie. Ale na tą łaskę, na tą miłość nie można sobie zasłużyć. Można to potem wszystko okazywać tak przez te owoce. Można faktycznie sprawiać, że przynosi się Bogu chwałę, wydając te owoce, ale faktu tego, że jesteśmy Bożym stworzeniem i z potencjałem Bożych dzieci, niczego nie zmieni. I myślę, że właśnie o tym mówi ten fragment, żeby sobie z tego zdać sprawę, żeby mieć świadomość tego, co jest łaską, ale i co jest wiarą, ale do czego to wszystko ma nas prowadzić. Także zobaczcie, kochani, tutaj od samego początku. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? No i wydawałoby się, chociażby to, co w Hebrajczykach w 11 rozdziale czytaliśmy, że no, ci wszyscy ludzie byli zbawieni od wiary, tak? Tylko jakie jest, na czym więc polega to pytanie, czy wiara może go zbawić? Każdy by no tak w pierwszej myśli odpowiedział, no tak, no przecież o to właśnie chodzi, chociażby w tym 11 rozdziale Hebrajczyków. Ale zobaczcie, gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało. Jaki z tego pożytek? No czyli wyobraźcie sobie, że przychodzi do was ktoś w potrzebie, a wy mu błogosławicie, mówicie, no najedz się, ogrzej się, no i następnie mu tego nie dajecie, tak? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. No bo, wiecie, ta wiara jakby ona sama w sobie nie jest sensem. Sensem jest właśnie ta przemiana, do której ta wiara nas prowadzi. Sensem jest, czy, nie wiem, co to znaczy wyznać Jezusa Chrystusa Panem? Czy samo to słowo ma znaczenie? Nie. Ustanowienie Jezusa Chrystusa na tronie swojego życia, to ma znaczenie. Oddanie Mu faktycznie prowadzenia w swoim życiu, o to Bogu chodzi. Dlatego, no niestety, w tej kwestii też wiele osób ma błędne podejście, bo myśli, że ach, ja już Jezusa Chrystusa wyznałem Panem, bo wypowiedziałem te słowa, ja wierzę, więc no, jestem usprawiedliwiony, jestem zbawiony i tyle. Ale naprawdę takie osoby staną przed zamkniętymi drzwiami i tego jestem pewny, tak?
Bóg, tak Jezus Chrystus mówi. Oni wołali: Panie, Panie. Oni nawet w Jego imieniu wypędzali demony, prorokowali w Jego imieniu. A On im powiedział: idźcie ode mnie, bo was nie znam. I naprawdę warto się bardzo poważnie nad tym zastanowić, bo tak samo te panny, wszystkie czekały, wszystkie miały lampy, ale i wszystkie przysnęły nawet. Zobaczcie, nawet te, które weszły, one również przysnęły, tylko że one miały oliwę. Właśnie czym jest ta oliwa? Ta oliwa to jest to życie tej lampy. Ona daje tej lampie życie, z tej oliwy jest to życie. I tak samo te uczynki dają naszej wierze życie. Ja to tak widzę, wiecie, dlatego tak tutaj jest potem dalej napisane. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie, lecz ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. I teraz zobaczcie, pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja pokażę swoją wiarę z moich uczynków. W jaki sposób można pokazać komuś wiarę bez uczynków? Wiecie, w jaki sposób taki zgryźliwy, zachmurzony człowiek, który wiecznie ma pretensje do całego świata, może, a jest wierzący, przynajmniej ma się za osobę wierzącą, podążającą za Jezusem Chrystusem, jakie on daje świadectwo tego, w co wierzy? W jaki sposób, wiecie, nasz pesymizm daje na przykład świadectwo o tym, w co wierzymy? W jaki sposób w ogóle każde nasze negatywne zachowanie daje świadectwo tego, w co wierzymy. To jest antyświadectwo. Nikt nigdy w życiu nie pójdzie za takim Bogiem i nie będzie szukał takiej wiary, jeżeli my naszym życiem nie będziemy świadczyli o tym, w co wierzymy. I to są właśnie uczynki. Także czy dzień dobry, czy dzień zły, ten uśmiech na twarzy musi być, pozytywne nastawienie musi być, bo dlatego Bóg nam mówi: patrzcie na to, co jest w górze. Wiadomo, że to wszystko dookoła nas przytłacza. No to ten świat jest, każdy widzi, jaki on jest, tak? Ale jeżeli się patrzy na to w górze, jeżeli się patrzy na tę obietnicę, dlatego ja wam powiem, że naprawdę dla mnie moją prywatną metodą pozyskiwania optymizmu we wszystkim jest po prostu patrzenie na Boże obietnice. Ja sobie żyję w tym moim takim wyizolowanym świecie z tego całego dookoła świata, w tych moich tęsknotach, pragnieniach i oczekiwaniach i tym, że dla mnie po prostu Boże obietnice są faktem i to się spełni. Ile to nie potrwa, tyle potrwa, ale ja wiem, że Pan wróci, ja wiem, że Pan zrobi z tym wszystkim porządek, ja wiem, że Pan mnie kocha, ja wiem, że nie po to życie za mnie oddał, żeby mnie gdzieś zostawić na końcu. Ja wiem, że jeżeli ja będę za Nim szedł w wierności i w szczerości serca, no to On mnie doprowadzi, będzie mnie przemieniał, będzie we mnie działał swoim duchem, jeżeli ja będę o to prosił. I to jest, ja po prostu, w jaki sposób, powiedzcie mi, w tym świecie być optymistą, nieść tą nadzieję, jeżeli się nie wierzy w te obietnice, jeżeli się nie wierzy w proroctwa biblijne. I dlatego ja na przykład się bardzo cieszę, że my ostatnio się zajęliśmy faktycznie aktywnie w grupie chociażby objawieniem i idziemy przez te wszystkie wydarzenia, mimo że tam jest mnóstwo, no, pozornie wydawałoby się negatywnych wydarzeń, ale za nimi wszystkimi stoi Boża łaska. To wszystko jest po to, żeby temu światu pokazać, dokąd prowadzi grzech i upadek. I tam ludzie cały czas mają szansę jeszcze przed Bogiem się ukorzyć. Oni tego nie robią, jak czytaliśmy chociażby ostatnio w piątek, tak? Ale ta szansa jest. Ten wybór nadal tam jest. Czy się przyjmie znamie, czy się go nie przyjmie, to nadal jest wybór. No ktoś powie, co to za wybór? Przypłacić życiem albo przyjąć, ale to nadal jest wybór. Bóg nam obiecuje wieczne życie. Czym jest utrata tego chwilowego, doczesnego życia w obliczu wiecznego życia, które Bóg nam oferuje? Ale w te obietnice trzeba iść. I wiecie, ja myślę, że im szybciej ktoś faktycznie, no tak może trochę radykalnie, może wręcz, no tak ktoś by powiedział, nieracjonalnie zacznie wierzyć i żyć tymi obietnicami, tym lepiej dla niego, bo ta duchowa rzeczywistość wtedy się staje dla nas faktem. Tak jak telewizor przekonuje ludzi do tych spraw, które tam w telewizorze są pokazywane i ci ludzie karmieni tym kłamstwem miliony razy oni zaczynają w to wierzyć, tak samo my będziemy wierzyć w Boże obietnice, jeżeli się będziemy nimi karmić. W jaki sposób ten nasz umysł ma się przemienić? No musimy czytać te obietnice. Jeżeli przeczytamy 1000 razy
taką obietnicę, to ona po prostu nam się, ona się stanie faktem w naszym życiu. A do tego wszystkiego, wiecie, całe to nasze życie, wszystkie działania Boga dookoła, wszystkie te próby, przez które z Bożą pomocą przechodzimy, każdy ten taki no, uśmiech Boga, który widzimy w naszym życiu, w różnych takich wydarzeniach, i to po trochu wszystko się składa na to, że ta nasza wiara jest żywa. I zobaczcie, co jest napisane w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Także zobaczcie, te uczynki, te owoce tej wiary, one też nie są z nas. To nie jest, wiecie, tak, że ktoś, och, ja się zmuszę i będę wydawał te owoce. To jest wyraźnie napisane, te owoce mają być z działania Ducha Świętego. One mają być z Jezusa Chrystusa, który w nas żyje. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz, jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydajecie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Zobaczcie, kochani, no, te słowa, one mówią nam wyraźnie. To jest stuprocentowe potwierdzenie tego, o czym przeczytaliśmy obecnie w tym fragmencie z listu Jakuba. Jak ważne są te owoce. Od razu może wam jeszcze przeczytam kawałek z tego 11 wersetu z rozdziału z Hebrajczyków. To też niedawno przerabialiśmy, więc myślę, że pamiętacie. Ale zobaczcie, jak się ten 11 rozdział zaczyna. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. I teraz zobaczcie, przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi. On nie tylko wierzył, ale również wykonał to, co było słuszne. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądać śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. A w jaki sposób można się podobać Bogu? O tym właśnie przed chwilą czytaliśmy w tym 15 rozdziale Jana. Wykonując, wydając owoce, wykonując to, czego on od nas oczekuje. Także to są niezwykle ważne rzeczy i warto się nad tym na pewno pochylić. To nie jest coś, co można, wiecie, usłyszeć i wdrożyć w swoje życie, bo w tym od razu, myślę, u wielu chrześcijan się pojawia bunt. No jak to? To ja muszę jednak te owoce? Ale w tym jest właśnie odpowiedź. Ja nie muszę, ale ja chcę. Ja jestem wolnym człowiekiem i Bóg mnie uratował do pełnienia swojej woli, w wolności. Dlatego ja nic nie muszę, ale czy to pragnienie jest w moim sercu? I zobaczcie dalej. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. One wierzą, one nawet mają tego świadomość, tak? Ale jakie są ich owoce? Ich owoce są przeciwne. Więc co komu z wiary, która przynosi przeciwne owoce? Taką wiarą na pewno żaden demon nie będzie uratowany. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? No to jest, czy ktoś by chciał takie ryzyko podjąć? No ja osobiście bym nie chciał podjąć takiego ryzyka. Zobaczcie, to jest i no niestety, ale myślę, że to się, ten dokładnie to zdanie
kieruje się do no, wielu współczesnych zborów, bo są zbory, które uważają, że wiara już im w zupełności wystarczy. Tylko właśnie co jest dowodem tych ich wiary? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? To też jest w Hebrajczykach w 11 rozdziale. On do tego samego złożenia Izaaka na ofiarę nie doszło, ale faktem jest, że Abraham był gotowy to zrobić. On tego nie rozumiał, on wierzył, że Bóg może Izaaka wskrzesić, że Bóg może w jakiś sposób tej sytuacji zaradzić, ale był gotowy to zrobić. To była jego wiara. Jego wiara prowadziła do tego, że te uczynki, ten uczynek miał się stać faktem w jego życiu. I zobaczcie teraz dalej. Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. Także widzicie, ta dojrzałość wiary, ona objawia się w uczynkach. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Ale ten uczynek, ta jego wiara dojrzała. I gdyby on powiedział: no Panie, ja ci wierzę, tak, że ty masz wszelką moc, że ty możesz zrobić wszystko, ale no nie, no tego to nie uczynię, bo uważam, że to jest niesłuszne albo cokolwiek innego, to czy ta wiara wtedy by mu była poczytana za sprawiedliwość? Czy on by był usprawiedliwiony z takiej wiary? Absolutnie nie. Podobnie zobaczcie, i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Ona wierzyła, że to ma sens, ale ona też podjęła ryzyko. Ona tą swoją wiarę wprawiła w czyn. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Także to jest tutaj, myślę, że już bardziej dosadnie się tego nie ma powiedzieć. Nie da powiedzieć, trzeba mieć tego pełną świadomość. Wiara bez uczynków jest martwa. I tak samo nawrócenie i oczekiwanie zbawienia u ludzi, którzy nie wydają owoców, też uważam, że to jest martwe. To jest tylko oszukiwanie samego siebie. Nie można, ja wiem, że to jest proces, ja wiem, że jest trudno, ja wiem, że ludzie startują z różnych pułapów, ja wiem, że ludzie, Bóg nam różnie błogosławi w tym zwalczaniu tego swojego starego człowieka, starego ja, ale postęp musi być zawsze. My zawsze musimy, patrząc na siebie z przeszłości, widzieć różnicę, widzieć poprawę, widzieć przemianę. Wiecie, samo uświadamianie sobie, jeżeli całe życie się coś czyniło, no i się czyniło i nie miało się z tym żadnego problemu. W pewnym momencie Bóg nam uświadomił przez swojego ducha, że to jest niesłuszne. Nawet jeżeli to nie było, wiecie, jakieś powiedzmy bardzo złe postępowanie, nawet jeżeli to w żaden sposób nikogo nie krzywdziło, tak, ale jakieś, no nie wiem, chociażby tak dzisiaj o tej muzyce rozmawialiśmy. Ktoś sobie lubił słuchać jakiejś takiej muzyki, tak? No ale w pewnym momencie Bóg go uświadomił, że no niestety w tej muzyce, no tam nikt Bogu chwały nie oddaje. To jest wręcz przeciwieństwo tego, tak? I, no i taka osoba wzięła sobie to do serca, tak? Słuchała sobie dalej tej muzyki, no ale powiedzmy to w jej sumieniu cały czas pracowało. No i na etapie, kiedy już pracuje, ale jeszcze słucha tej muzyki, ale już jest jakiś postęp, tak? Ta osoba już czuje to działanie Ducha Świętego w sobie, że no, powinna coś z tym zrobić. I w pewnym momencie musi dojść do takiej sytuacji, kiedy ta osoba powie: no Panie, ja Cię rozumiem, tak? Ja już... I Bóg nam to najczęściej objawia, bo czasami tego no, nie da się tak samemu odczuć, tak? Nagle przejść z czegoś, co się lubi, do czegoś, czego się nie lubi, jest niesłuszne, bo Bóg nam też, wiecie, Bóg nas nie zmusza do takich sytuacji, że ja muszę się poświęcić i to odstawić. Najczęściej Duch Święty działa właśnie w ten sposób, że nam uświadamia, że coś jest niesłuszne i jakby zniechęca nas do robienia tego i nagle to, co było dla nas przyjemnością, staje się dla nas jakby, no to poprowadzi do jakiegoś takiego dyskomfortu, bo no, my się już nie czujemy z tym dobrze, my zaczynamy rozumieć, że to jednak nie było dobre i ta przemiana po prostu, ten proces, on musi postępować każdego dnia po troszeczku, krok za krokiem i wiecie, ja sam po sobie widzę, są rzeczy, w których ta przemiana szybciej postępuje, są rzeczy, w których przemiana jest znikoma, ale już jestem na takim etapie,
że w każdym momencie, kiedy robię źle, od razu przychodzi mi tego świadomość, tak? I no chociaż tak, żeby naprawdę na koniec dnia zawsze nad tymi swoimi różnymi zachowaniami też spokutować, przeprosić Pana za nie, poprosić o siłę do tego, żeby nas prowadził dalej, ale faktycznie, żeby ta nasza wiara była żywą wiarą, żeby ta oliwa była w naszych lampach, żeby Bóg nam... Ja też wielu rzeczy, wiecie, nie rozumiem też niektórych rzeczy, nie wiem na ile Bóg oczekuje od nas, żebyśmy się zaangażowali. Wiadomo, że maksymalnie, tak, ale no każdy z nas ma jakieś obowiązki. Praca, rodzina, jakieś tam dodatkowe zajęcia. I teraz gdzie jest ta granica, tak? Gdzie jest ta granica tego, że my, no, że Bóg się cieszy z naszego życia, że my faktycznie ten czas odkupujemy i przynosimy Mu chwałę, a gdzie jest ta granica, że nie wiem, Bóg na nas patrzy, no, no trochę leniwy, to Ty, Synu, jesteś, mógłbyś jeszcze w jakiś sposób w to lub w tamto się zaangażować. I kiedy, ja się tym nie potępiam, ale cały czas no, próbuję być w komunikacji z Bogiem, no, w jaki sposób jeszcze, co jeszcze można by zrobić, tym bardziej, że no, ja cały czas czuję coraz większą presję czasu jakby i mam świadomość tego, że no bardzo się trzeba pospieszyć z tym, z tą przemianą, z tym wszystkim naszym działaniem dookoła, bo to może się w każdej chwili zmienić tak, że już pewnych rzeczy na przykład nie będzie można zrobić, może nie będzie można już oficjalnie głosić, może nie będzie można, wiecie, w jakiś sposób tak swobodnie żyć, tak, może nagle nie będziemy mogli pracować, będziemy musieli dużo więcej czasu pozyskiwać na, nie wiem, na zdobywanie pożywienia albo nawet na jakieś tam załatwianie codziennych spraw, które dla nas teraz są rzeczywistością, taką codziennością. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, więc teraz póki mamy czas, możliwości, to naprawdę inwestujcie czas w tą relację z Bogiem, w to, żeby prosić Boga o przemianę, o to, żeby nam uświadamiał, bo no, po to Bóg nam posyła swojego ducha, tak, żeby właśnie nas uświadomić o tych wszystkich problemach, które w nas są, tych rzeczach, które powinniśmy jeszcze w sobie zmienić, drogi, którymi powinniśmy iść, w jaki sposób, jeżeli my powiemy Panu, Panie, naprawdę ja chcę i Bóg wie, tak, że jak nam powie, to my to zrobimy, to On nas uświadomi, On nas pośle do właściwych ludzi, pośle nas we właściwe miejsca, tak, żeby przynosić Mu chwałę i żeby szerzyć Królestwo, także oddajmy wszystko Jezusowi Chrystusowi, ale pamiętajmy o tym, że śledząc na Sofie, no do królestwa nie wejdziemy. Kochani, oddaję głos. Ktoś chciałby może coś dodać od siebie? No ja powiem, że no tak, ta wiara bez uczynków jest martwa. Skojarzyło mi się to z listem do Sardeszc, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Tak? A tu wiara bez uczynków jest martwa. Czyli, że masz wiarę, ale jesteś umarły. Bo nie masz uczynków, bo nie żyjesz tymi czynami w tym imieniu. Czyli mieli wiarę ci trzej młodzieńcy w księdze Daniela, ale wypróbowaniu ona uległa w piecu ognia i stała się jawna dla wszystkich. Bo gdyby wierzyli, ale na dźwięk dzwoneczków nie oddali, powiedzmy wprawdzie pokłonu, ale zawiązywali sznurówki w tym czasie, kryjąc się w tłumie, no to jakie byłoby ich świadectwo? Bo z jednej strony nie mamy wystawiać Boga na próbę, ale z drugiej musimy mieć wiarę, jak Jozue i Kaleb, że Bóg jest wystarczająco mocny, by zwyciężyć i ochronić. No i pomyślałam jeszcze tak, jak tu mówiłeś, że no i tam trochę do innych wykładów, że wiara to jakby w tym porównaniu mogłoby być złotym świecznikiem, a uczynki to postawione na tym świeczniku lampy, które świecą pochodzącym z góry duchem jako oliwą. Czyli sam świecznik bez lamp jest martwy, bo nie świeci tym swoim światłem. Czyli Kościół, by był żywy, potrzebuje tego, który życie daje, bo to z niego, jak powiedziałeś, nie z nas, ale z ducha są te owoce. Więc jeśli nie ma tych uczynków, to nie ma ducha. I tak być może też możemy badać ludzi i duchy, czy są z Boga. Dziękuję. Dziękuję, Sylwia. Ja wiesz, ja też samego siebie badam, tak? I no, patrzę też na swoje zachowanie, na swoje myśli, na swoje życie i
No, ja wiem, że bardzo długo się łudziłem, że wierzę, ale teraz coraz lepiej rozumiem, czym jest ta prawdziwa wiara, czym w ogóle jest prawdziwa relacja z Bogiem, że to życie faktycznie no, nie można tutaj bez, wiecie, takiego powiedzmy trochę szaleństwa w tym wszystkim. Myślę, że nie ma prawdziwej wiary, jeżeli człowiek. Nie widać u człowieka tej desperacji, nie widać tej chęci do ciągłego głoszenia, rozmawiania o Bogu, w jakiś sposób próby przekazywania ludziom dobrej nowiny. Nie wiem, wiecie, u mnie po prostu to pragnienie jest, ono mi towarzyszy cały czas, tak? Ja rzadko mi się zdarza, żeby z kimś rozmawiać i w jakiś sposób chociaż nie próbować nawiązać do tego, w co wierzę. Także. Obserwując siebie, też można wyciągać wiele wniosków. Jeżeli mamy jakiś problem z czymś, czegoś nie rozumiemy, to ja wierzę w to, że Bóg nam odpowiada i czy przez swoje słowo, ile razy takie były sytuacje, nawet na modlitewnym, także było jakieś pytanie, i później ktoś czytał jakiś fragment słowa, i w tym słowie była odpowiedź. Także to nawet nie musi być przez jakieś myśli, takie objawienia, tylko Bóg też dobiera to słowo do danej sytuacji, tak, żeby nam odpowiedzieć. I ja naprawdę widzę, że to, że, no, że ta relacja jest żywa, tak? Relacja przez słowo też jest żywa, że to słowo to nie jest tylko książka, którą ja sobie czytam, tylko to słowo to jest rozmowa z Bogiem. Ja wiem, że w moim życiu, dla mojego życia, to jest faktem, że Bóg ze mną rozmawia przez swoje słowo. I nie ma przypadków, to wszystko jest, te fragmenty, które czytamy, tematy, psalmy, czy nawet na modlitewnym spotkaniu, to wszystko. Bóg tak przygotował, żeby z nami przez swoje słowo też rozmawiać. Więc to jest niesamowite. No dobrze, kochani, ktoś jeszcze może chciałby coś powiedzieć? Jeśli nie, to zakończę modlitwą. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co nam uświadamiasz, i proszę Ci ponad wszystko, Panie, żebyś sprawił, żeby nasza wiara była żywa, żebyśmy wydawali owoce dla Ciebie, Panie, bo Ty jesteś godny wszelkich owoców, Panie, Ty jesteś Najwyższy, najwspanialszy, święty, jedyny, prawdziwy. Tobie przynosić chwałę to jest wielki zaszczyt, Panie. Dlatego prowadź nas w swoim duchu. Amen.